Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Znowu seria Chiliemy. Dzisiaj zajmiemy się papryczką, dosyć taką ciekawą, ponieważ jest nazywana naturalną Viagrą. A tutaj chodzi o papryczkę, która się nazywa Akrata. Taka mała papryczka, jak widzicie, na ogonku pokryta maluteńkimi białymi włoskami. Ale więcej o tej papryczce będzie w dzisiejszym odcinku. Jest to papryka, która dorasta do około 60-80 cm wysokości. Rośnie raczej strzelisto-rozłożyście, bardzo podobnie jak rawit, jak piripiri, piripiri-birdseye i tym podobne. Kwiaty biało-fioletowe, długość, no one mają przeciętnie między 4 a 6 cm, jeżeli chodzi o sam owoc, oczywiście bez ogonka. Charakterystyczna cecha to jest właśnie, że jest pokryty ten ogonek takimi białymi, drobnymi włoskami. Nie wiem, czy wam się to wyostrzy. Chyba się nie wyostrzy. Rośnie, powinna rosnąć pionowo do góry, a nie zwisać. Dlatego ten ogonek tu jest też taki, jak widzicie, sztywny. Czapeczka bardzo podobna jak u piripiri. Taka, może się teraz, o, taka czapeczka. Dobrze, ja sobie urwę czapeczkę, urwę ogonek. Przekroję. Kolor jest dosyć ciekawy, ponieważ ten kolor jest taki, jakby to powiedzieć, czerwono, ognisto, czarno-purpurowy. Powinienem to robić w rękawiczkach, oczywiście ich nie założyłem. Sobie powącham, chcę wam dać jakiś zapach. No, zapach taki paprykowy, czuć paprykę, klasyczną paprykę, taki trochę jak rawit, bardzo podobny, niczym nie wyróżniający się, taki trochę trawiasty, nawet bym powiedział. Ale przenieśmy się teraz na deskę, pokażę wam, ile ona ma w środku nasionek. Zobaczcie sami, co nam się pokazało po przekrojeniu. Ile tutaj jest tych nasion. Ja je tak policzę pi razy drzwi. To też jest papryka, którą dostałem od Chili Pepper Lab. Zachęcam do śledzenia na Facebooku. Bardzo ciekawy kanał. Też udzielający się dosyć mocno w krzyżowaniu i w uprawie. No, wyłaź. Dobra, z tego wyciągnęliśmy. Policzymy, że w drugiej części będzie mniej więcej tyle samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Czyli 30, powiedzmy, że będzie z 35 do 40 nasion w tym jednym owocu. Jest to bardzo duża ilość. Jak widzicie, ścianka jest dosyć cienka i nie ma tutaj za dużo tego łożyska nasiennego, także jest to praktycznie sam owoc. Dobra, no to co? Czyli jemy. Odkrajam sobie kawałeczek. Cyk. Goryczka. Na pierwszy strzał goryczka. Silna goryczka. Ja bym powiedział, że taka gorycz piołunowa. O! Miałem problem to przełknąć, takie gorzkie. Normalnie tył języka aż drętwie od tej goryczy. Nie od ostrości. W smaku poza goryczą nie wyróżnia się niczym. Może w daniach na ciepło podsmażona byłaby lepsza. Może być też dobra do marynowania, bo te wszystkie gorzkie odmiany po marynowaniu w occie
ta gorycz znika, ale jeżeli chodzi o samą ostrość, to bym tutaj dał między 50 a 100 tysięcy Scoville'a, nie więcej. Nic więcej nie jestem w stanie wam o tej papryce powiedzieć, bo naprawdę niczym się szczególnym nie wyróżnia. A ostrość jest taka, myślę, że dla każdego laika bardzo dobra. Myślę, że jeżeli ktoś zaczyna, może od niej zacząć, a też będzie ładnie bardzo wyglądała na oknie czy na parapecie na stole, bo jest bardzo taka ozdobna. Jeżeli chcesz wysłać do mnie swoją paprykę, pod tym filmem znajdziesz formularz, całą instrukcję. Także ja na dziś już dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.